Czas na najnowsze wydanie Studia Grupy Orlen. Zaczynamy. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry. Oto najważniejsze tematy tego wydania. Więcej ropy dla Grupy Orlen. W Płocku rozmawiali o energetyce. Dni Chemika i Orlen Olimpiada już w czerwcu. Zarząd PKN Orlen podjął decyzję o podpisaniu aneksu do obowiązującej długoterminowej umowy z Saudi Aramco, zwiększając wolumeny dostaw ropy naftowej o 100 tysięcy ton miesięcznie. Dzięki aneksowi ponad 20% surowca przerabianego przez rafinerię Grupy Orlen będzie pochodziło z Arabii Saudyjskiej. Zgodnie z nowymi warunkami umowa jest realizowana od 1 maja do 31 grudnia 2018 roku z opcją przedłużenia na kolejne lata. Oznacza to, że do rafinerii z Grupy Orlen na mocy zawartego aneksu będzie trafiać co miesiąc około 300 tysięcy ton surowca z Zatoki Perskiej. Zarząd konsekwentnie wdraża politykę dywersyfikacji dostaw surowców. Zwiększenie dostaw z Iranu oraz Arabii Saudyjskiej to kolejny krok naprzód. Dywersyfikując kierunki dostaw, zwiększamy bezpieczeństwo zarówno polskiego koncernu naftowego Orlen, jak i polskiej gospodarki. Ważne jest to, że ropa dostarczana przez koncern Saudi Aramco jest wysokiej jakości, co powoduje większy uzysk w produkcji paliw. PKN Orlen zamierza wykorzystać surowiec do przerobu w rafineriach w Polsce, Czechach i na Litwie. Przypomnijmy, w kwietniu tego roku nasz koncern sprowadził kolejny ładunek ropy z perspektywicznego pod kątem dalszych dostaw w kierunku irańskiego. Dzięki aktywnej polityce dywersyfikacyjnej Orlen obecnie sprowadza około 30% ropy naftowej spoza kierunku rosyjskiego. W Płocku odbyło się 22. Forum Energetyczne organizowane przez Wydział Mechaniczny Energetyki Lotnictwa Politechniki Warszawskiej we współpracy z PKN Orlen i firmą Siemens. Forum Energetyczne to organizowana od ponad dwóch dekad konferencja, podczas której menedżerowie z sektora energetycznego spotykają się z przedstawicielami środowiska akademickiego. W tegorocznym wydarzeniu wzięło udział blisko 200 osób, absolwentów Politechniki Warszawskiej oraz czynnie działających przedstawicieli branży energetycznej. Inauguracji forum dokonał m.in. Józef Węgrecki, członek zarządu PKN Orlen do spraw operacyjnych. Po raz pierwszy jest organizowane w Płocku, gdzie chcieliśmy przedstawić nasz blok gazowy, energetyczny o mocy 600 MW. Jest to największy blok tego typu w Polsce. Spodziewam się tutaj gości, którzy pewnie zaproponują innowacyjne rozwiązania w energetyce, zarówno w energetyce gazowej, jak i w OZE. Gospodarz spotkania PKN Orlen jest obecnie piątą grupą energetyczną w Polsce, w tym największym przemysłowym producentem energii elektrycznej i ciepła, ale i firmą podążającą za trendami przyszłości w energetyce. Zaproszeni goście, poza wymianą poglądów, uwag i doświadczeń związanych z szeroko rozumianym sektorem energetycznym, mieli także możliwość zwiedzenia bloku gazowo-parowego w Płocku. Dni Chemika i organizowana w ramach ich obchodów Orlen Olimpiada zbliżają się dużymi krokami. Niedawno poznaliśmy tegoroczną datę branżowego święta, a pracownicy i mieszkańcy Płocka mogą już odliczać dni do pikniku, dzieci mogą szykować się na mnóstwo atrakcji, a amatorzy sportowej rywalizacji już powinni zadbać o kondycję i szlifować formę do startu w jednej z kilkunastu dyscyplin. Dni Chemika odbędą się w weekend 16 i 17 czerwca. Orlen Olimpiada będzie jednym z ważniejszych punktów sobotnich wydarzeń. Sportowe rozgrywki skupią w tym roku amatorów 11 dyscyplin, wśród których znalazła się nowa propozycja badminton. Oprócz tego można wybrać bieg na 6 km, wyścig rowerowy, pływanie, żeglarstwo, karting, piłkę nożną, siatkówkę halową, koszykówkę, szachy i tenis stołowy. Zapraszamy do odwiedzenia strony olimpiada.orlen.pl. Na portalu znajduje się wybór dyscyplin wraz z formularzami zgłoszeniowymi, regulaminami i koniecznymi do podpisania oświadczeniami. Oprócz sportowych emocji Dni Chemika to także okazja do spędzenia czasu z koleżankami, kolegami i rodziną. Będzie strefa piknikowa, mnóstwo atrakcji dla dzieci, a także scena koncertowa. W niedzielę zaprosimy też na drugą edycję Talentiady. O szczegółach zarówno Orlen Olimpiady, jak i bogatego programu Dni Chemika będziemy informować w najbliższym czasie.
PKN Orlen po raz kolejny uczestniczy w akcji Dwie godziny dla rodziny. We wtorek 15 maja przypada Międzynarodowy Dzień Rodziny i z tej okazji zarząd koncernu, doceniając ważną rolę, jaką pełni rodzina w życiu każdego człowieka, podjął decyzję o skróceniu czasu pracy. Tego dnia pracownicy mogą zakończyć pracę dwie godziny wcześniej, poświęcając ten czas dla najbliższych. W sali kolumnowej Pałacu Prezydenckiego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbyło się spotkanie startupy w Pałacu Kooperacja. Menedżerowie Orlenu byli jednymi z uczestników tego wydarzenia, podczas którego można było nawiązać relacje biznesowe z przedstawicielami ponad 70 startupów oferujących rozmaite rozwiązania dla różnych branż. Cykl konferencji Startupy w Pałacu ma wspierać polskie firmy w poszukiwaniu możliwości rozwoju, w tym ewentualnych inwestorów, partnerów biznesowych oraz nowych rynków zbytu. 26 maja zapraszamy na pierwszy w tym roku Open Day. To wyjątkowa okazja do zwiedzenia zakładu produkcyjnego w Płocku, a także zobaczenia od kuchni, jak działa zakładowa straż pożarna. Oczywiście dla wszystkich naszych gości będziemy mieli przygotowane inne atrakcje i poczęstunek. Z otwartego dnia w zakładzie w Płocku będą mogli skorzystać pracownicy i mieszkańcy Płocka z rodzinami. Oczywiście obowiązują limity zgłoszeń. Zapisy do udziału w imprezie będą ogłoszone w najbliższych dniach. Wśród pracowników Orlenu jest liczna grupa tych obchodzących jubileusze pracy, czy też tych, którzy po wielu latach pełnionych obowiązków odchodzą na zasłużoną emeryturę. To właśnie dla nich organizowane są okolicznościowe spotkania w Domu Technika w Płocku. Tym razem do Domu Technika organizatorzy zaprosili blisko 100 osób. Część z nich obchodziła jubileusze pracy od 35 do 50 lat dorobku zawodowego. Pozostała grupa to ci, którzy rozpoczęli nowy rozdział swego życia, poświęcając więcej czasu na własne zainteresowania i zasłużony odpoczynek. Pracownicy z rąk Violetty Kandziak, dyrektora wykonawczego do spraw kadr, oraz Anny Lewandowskiej-Romanowskiej, dyrektora Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi, odebrali dyplomy, podziękowania oraz okolicznościowe upominki i kwiaty. W Orlenie ludzie są wartością, dlatego też ogromną wagę przywiązujemy do naszych pracowników, również do tych pracowników, którzy kończą już swoją ścieżkę zawodową, do tych pracowników także, którzy obchodzą jubileusz swojej pracy. Stąd dzisiejsza uroczystość, stąd szczególne podziękowania również w imieniu zarządu dla pracowników odchodzących, jak i tych, którzy świętują okrągły jubileusz swojej pracy zawodowej. Spotkania z jubilatami pracy i odchodzącymi na emeryturę na stałe wpisały się w dobre praktyki działań na rzecz pracowników w Orlenie. Na wielu stacjach paliw naszej sieci klienci mogą skorzystać z oferty Stop Cafe. Bez względu na to, w jakim regionie Polski się znajdują, zawsze mogą liczyć na ten sam smak i sposób przygotowania każdego z produktów dostępnych w ofercie. Aby oferta była na najwyższym poziomie, co jakiś czas organizowane są warsztaty, podczas których tzw. instruktorzy nabywają wiedzę i przekazują ją dalej bezpośrednio do osób pracujących na stacjach. Orlenowska Akademia Orłów współpracuje z blisko setką stacji szkoleniowych we wszystkich regionach, również w koncepcie DOFO. Na warsztaty do Łodzi zaproszono 30 instruktorów ze stacji szkoleniowych w formacie Stop Cafe 2.0 z całej Polski, od Szczecina aż po Rzeszów. Studio warsztatów było wyposażone w sprzęt, na którym na co dzień pracują stacyjnicy przygotowujący ofertę gastronomiczną, witryny chłodnicze, stół sałatkowy, roller, witrynę do hot dogów czy profesjonalne piece. Celem warsztatów było przede wszystkim wyrównanie wiedzy i umiejętności na wszystkich stacjach Stop Cafe 2.0 w zakresie przygotowywania oferty produktowej, czyli świeżych kanapek, wrapów, sałatek, soktajli czy pieczywa i ciastek wypiekanych na stacji. Kluczowym punktem szkolenia była ekspozycja witryny kanapkowej, zwrócenie uwagi na każdy szczegół dotyczący półki i ekspozycji kanapek, sałatek, deseru, owoców czy soktajli. Omówione były też zasady HACCP i zasady rotacji produktów w witrynie poprzez aktywną sprzedaż. Szkolenie prowadzili praktycy ze stacji paliw, odpowiednio przygotowani dwaj najlepsi master instruktorzy ze stacji szkoleniowych: Julian Lewandowski z SP413 we Wrocławiu i Maciej Skurczyński z SP4046 w Poznaniu. Master instruktorzy demonstrowali, jak należy wykonać każde danie, a potem pod ich nadzorem pozostali uczestnicy wykonywali analogiczny produkt. Kolejnym etapem jest realizacja szkoleń kalibracyjnych dla pozostałych 190 stacji w formacie Stop Cafe 2.0 w Polsce. Dokonują jej na stacjach paliw w swoich regionach instruktorzy, którzy byli właśnie na szkoleniu w Łodzi. Projekt ma być zrealizowany do końca maja. To wszystko w tym wydaniu Studia Grupy Orlen. Zapraszam serdecznie na kolejny program. Do zobaczenia.